Ruszam teraz na teren gminy. Wyjeżdżam z Nowej Wsi, spod domu. Możemy zapalić światła już. Jedziemy. Mamy swoje światła w samochodzie. Wokół panuje ciemność. Ciemność. Jak będziemy skręcać w lewo, to wyłączysz na chwilę światło, żeby zobaczyć, jak bardzo ciemno. A tam coś w Nowej Wsi, tam... O, tutaj proszę, tylko pałac jest oświetlony, wszystko i światło na skrzyżowaniu mruga. A tutaj mamy lepszy sort, lepsze podatki i światło we Wronkach jest. Także proszę Państwa, wyjeżdżamy ze strefy mroku, jedziemy do strefy światła. Ulica, za chwilę będzie ulica Nowowiejska. Wyjeżdżamy z Nowej Wsi, ciemność mija i mamy światłość, proszę Państwa. I nie co druga, tylko wszystkie. Wszystkie, proszę Państwa, wszystkie się świecą. Proszę, jaka jasność. A gdyby wyłączyć co drugą, to w Nowej Wsi mogłoby się też palić co druga, prawda? No ale po co? Nawet tu małe uliczki, proszę bardzo. Wszystko i to każda lampeczka się tutaj świeci. No ślicznie, nic tylko się przeprowadzić do miasta. Proszę bardzo. Kolejna uliczka, osiedle Ogrody. Jasność panuje. Następna uliczka boczna, Orzechowa. Wszystkie lampki się pięknie palą. Zjeżdżamy z górki. Jabłoniowa, oczywiście wszystkie lampki. To jest oszczędność. Proszę bardzo. I tu mamy kolejną Morelową, też wszystkie lampki się palą. Zjeżdżamy dookoła, jak widać wszędzie. Dworzec kolejowy oświetlony. Pięknie. Tu proszę bardzo, wszystkie lampy. Jak jeden mąż stoi, przypominam, jest 23:35. Jakoś nie widać kryzysu. I wjeżdżamy do miasta, centralnie do miasta, proszę bardzo. Ulica Poznańska, ulica Nowa, wszystko się pali. Dworcowa się pali, Towarowa się pali. Proszę bardzo, Poznańska, wszystkie lampy po kolei. Wszystko, wszystko, wszystko. Czyli w mieście kryzysu nie ma. A gdyby w mieście się paliła co druga, może tu w mieście nie, bo tu i tak ciemno jak u Murzyna, ale tam na tych wjazdach, gdyby się paliła co druga, jedziemy na rynek. Zobaczymy, jak centrum miasta. No tutaj to i tak wygląda. Kino, och, jak kino ma wszystkie światełka. Ale wokół w czajni.